Cześć, z tej strony Lucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównania Samsung Galaxy S20 FE 5G kontra Poco F2 Pro. W Poco F2 Pro Snapdragon 865, 6 GB pamięci RAM. W przypadku Samsunga mamy dokładnie tą samą specyfikację, więc tyle samo RAMu, takie same procesory. Zobaczmy, który telefon jest szybszy. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, porównajmy, jak otwierają aplikacje, jak pozostają w pamięci RAM, więc lecimy. Allegro. Poco minimalnie, ale bardzo. AliExpress, no to tu Samsung praktycznie od razu. Ceneo, też dla Samsunga. Następnie mamy galerię, minimalnie Samsung, HBO Go, Samsung, dobra, jedziemy dalej, Ipla, też Samsung, jak dojadę, dla Samsunga, mapy, też dla Samsunga, player.pl, dla Samsunga, OLX, też Samsung, no to samo, ale szybsze. Pyszne.pl, Samsung, Glovo, Glovo myśli i tutaj Poco. Też nie ogarnę często coś, no nieważne. Sklepy, Samsung, Spotify, też Samsung, TapTalk, podobnie. TripAdvisor, Samsung, Twitter, Samsung, Uber, też dla Samsunga, Wykop, dla Samsunga, YouTube, dla Samsunga. No, więc tutaj mimo podobnej konfiguracji Samsung wypada troszeczkę lepiej, szczerze mówiąc, minimalnie i jest szybszy. Sprawdźmy, jak z pamięcią RAM w obu 6 GB, co w którym będzie. No, w Poco widać już Allegro poza, AliExpress tak samo, Ceneo nie ma w Poco, obrazy, galeria podobnie, HBO Go tu w ramie, tu restart, no Poco źle zarządza RAM-em. Co widzicie na załączonym obrazku w Samsungu, mamy aplikację w ramie, w Pocophone no niestety nie. No więc tutaj troszkę no słabo to tutaj Xiaomi czy też Poco lub też Xiaomi zrobiło. No jak na razie tylko Glovo jest w Samsungu poza ramem. Sklep w końcu w ramie, no Spotify też poza ramem w Poco. Następnie mamy TripAdvisor podobnie, no tu w ramie, tu nie. Tutaj podobna sytuacja. No i czekajcie, wykopony tutaj. Tu jest jakby w ramie YouTube, no powiedzmy, więc szybszy Samsung, lepiej zarządza RAM w aplikacjach też Samsung, więc przechodzimy do gier. Czy w grach będzie któryś zdecydowanie lepszy, czy też nie? Lecimy. Asphalt 9. Czy będzie Poco, czy będzie Samsung? Zaraz się dowiemy. Samsung. Ciach, ciach. Asphalt 8. No teoretycznie Samsung, tu mogę troszkę szybciej przycisnąć, ale niech będzie Samsung. Temple Run 2. Tym razem Poco. Już nie czekamy. Ciach, ciach, ciach. Subway Surfers. Słyszę stąd dźwięk, czyli dla Samsunga. Następnym tytułem Dead Trigger 2. Również Samsung. Asphalt Extreme. Tym razem Poco. Mam jeszcze Samsungowi czas. Dobra, teraz odpalił. Unkilled. No i co tutaj? Samsung. No w grach minimalnie Poco też wolniejsze, jak widzicie, chociaż no wygrało dwa razy. No ale większość gier wygrywa ten telefon po lewej, więc
Raczej na niego bym tutaj stawiał. Dobra, teraz ciach. Zwykle powiadomienia z tej apki. No i znowu Samsung. No więc tutaj widać, że lepiej stawiać, jeżeli chodzi o trend. No, oba są bardzo szybkie, więc tutaj kwestia raczej ceny, bym szczerze mówiąc powiedział. Ale jeżeli nie patrzycie na cenę, to tam wypada lepiej. Dobra, zobaczmy co z RAM-em. Asphalt 9 widać, że w obu poza. Asphalt 8 to samo. Temple Run, to był Subway Surfers. No to widzicie, tu się zrestartowało, to tak, to może teraz na przemian. No widać też średnio. Następnie mamy Dead Trigger, no tu w Samsungu w ramie, w Poco niestety nie. Asphalt Extreme na szczęście w obu. Unkilled w Samsungu, w Poco ubity. No tutaj RAM chyba troszkę nie ma lepiej w Samsungu i PUBG w Samsungu jest, w Poco nie ma, więc no tutaj jeżeli chodzi o te rzeczy, które sprawdzam, bardziej bym stawiał na ten telefon z lewej, nie patrząc na cenę oczywiście. Ceny możecie sprawdzić na dole. Oczywiście odnośnie Poco, jak i również S20 FE macie playlisty, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami na dole. Dzwonek, subskrypcja, komentarz, wsparcie. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!